Pan był wtedy, jak wybuch nastąpił? Byli już po wybuchu, jak już jednak dotarło na miejsce. Jaki to był widok na miejscu? Jaki zastawał? Nie wiem, powiem panu, że się paliła ziemia. Jak to ziemia? No ziemia się paliła, bo była tak nasiąknięta widocznie czymś gazem. Łatwopalny. Mógł to być gaz? No, ewidentnie był gaz. Ewidentnie był gaz. A jak ten gaz mógł tam się dostać? Trudno mi powiedzieć. Bo ewidentnie wybuch był w samym budynku, tak? W środku. No, musiała być akumulacja gazu w środku. Wszystko się zawaliło, zleciało. Oczywiście inaczej, ściany zostały wyrzucone do góry, ściany zostały wyrzucone na bok, a strop siadł. Opadł. No, tak dokładnie. Olbrzymi wybuch, huk i płomienie sięgające 30 metrów. Tak wyglądały pierwsze minuty po eksplozji, która zmiotła z powierzchni ziemi trzypiętrowy budynek. Strażacy, którzy jako pierwsi przyjechali na miejsce, mówią, że musieli walczyć z pożarem podsycanym przez ulatniający się gaz ziemny. Skąd się wzięła nieszczelność? Sugestie pojawiły się już podczas pierwszych godzin akcji ratunkowej. Leci mi firmie, żeby to przekopała. Dołączenie do głównej drogi. A to jest jakieś urządzenie chyba, tak? Tak, tak, to jest urządzenie do przekopu. Tam nawet jest, jakbyś podszedł z tej strony, no to zobaczysz szpień wbity w ziemię. I oni tym urządzeniem prawdopodobnie tą rurę przebili? Najprawdopodobniej. Niedaleko miejsca wybuchu powstaje nowy blok. Deweloper, aby podłączyć prąd, musiał się przekopać pod jezdnią. Zdaniem mieszkańców właśnie w ten sposób został uszkodzony gazociąg. O godzinie 18:00 niepokojące sygnały zauważyli gazownicy. Najpierw zauważyliśmy na miernikach jakieś dziwne wskaźniki, tak? Gwałtowny wzrost ciśnienia gazu, co by sugerowało, że ten gaz, że gazociąg został w jakimś miejscu uszkodzony. Czy ktokolwiek zgłaszał Polskiej Spółce Gazownictwa, że akurat w tym miejscu będą prowadzone tego typu prace? Nie mamy takiego zgłoszenia, sprawdzaliśmy to. W tym miejscu nie powinni wiercić, bo nie wiadomo, gdzie jest gaz dokładnie. No jest mapa, wszystko, ale wie pan, jak to dawno się zakładało. Być może gdzieś tam coś przestawił, bo chciał, bo nie pasowało. Może operator koparki coś tam natrafił. Projektant inaczej, a operator koparki inaczej. Także ktoś zawalił. Ja nie wierzę, że oni bez map wiercili. Na pewno mieli mapę, ale to przecież w tym terenie to powinna być odkrywka. I to ręczna, a nie przewiert taki, który zawsze jakiś może być problem. Pod tymi gruzami zginęło 8 osób. 3-pokoleniowa rodzina, szanowana, lubiana i znana nie tylko w Szczyrku, ale w całym narciarskim świecie. Byli uznanymi zawodnikami i trenerami. W tym miejscu prowadzili stok narciarski, wypożyczalnię i serwis nart.